Polska lewica zamierza uczcić 90-lecie generała Jaruzelskiego specjalną kwetą, postawić mu niemal pomnik. Jak to możliwe, że człowiek, który zasłużył na karę, na potępienie, cieszy się teraz takim uznaniem? Piszą o tym w najbliższym numerze Do Rzeczy, m.in. Bronisław Wilczeń i Piotr Kontarczyk. Czy można uwierzyć to, że jest polityk, który uważa, że Chiny są w tej chwili najbardziej wolnym krajem? Że Chiny to jest kraj, który jest ostoją kapitalizmu? Można. Jest taki polityk, a jest nim Janusz Korwin-Mikke. Rozmowę z nim również znajdą Państwo w tygodniku Do Rzeczy. A poza tym jeszcze przedstawimy tajemniczą postać uzdrowiciela ojca Baszobary oraz będziemy starali się pokazać, że bieganie owszem jest zdrowe, ale nie zawsze. Zachęcam do lektury.